Witam Was tutaj, cześć, a widzisz? Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4. Zaczynamy! Dobra, no to lecimy. Dzisiaj jest tak trochę nietypowy odcinek, że wam powiem dlaczego. Lecz najpierw zaczniemy od tego, że ta zajezdnia jest kompletnie bez sensu tu postawiona, więc musimy ją naprawić. I zanim wam wytłumaczę, dlaczego dzisiaj się ten odcinek pojawi, to... Przepraszam. Nagrywam po prostu tam, i wiecie. Ej. Ty. No dobrze, jak nie tak, no to nie. Tak, ja cię może... nie, to też nie. No, może to tak. Musimy sobie puścić te tramwaje tutaj, żeby tak... żeby od tędy wjeżdżały. Teraz tak, to jest jedna strona, czyli... czyli trzeba to zrobić w ten sposób. Tak. I które nie mogą zapracać? Tu, tu i tu. Okej. Ej. Aż tego nie rozwalić, tak? Rozumiemy się? Bardzo tak włączone. Więc wszystko włączone. To i to. Okej, dobra. No niestety. Niestety ona się nam nie udało. To też. Zaraz, co? Tu jest dobrze i teraz tylko jeszcze trzeba ulepszyć tą drogę. Tak? Tu jest wjazd w jedną i tu jest wjazd w jedną. No, czyli powinno być dobrze, ponieważ zajezdni muszą być wyjazdy, o widzicie. Tramwaje już wyjeżdżają. Tu cały czas jest coś podpalone i ja naprawdę nie mam do tego pojęcia, co to jest. Bo nie chce się to nam tu złapać. Ta linia. No dobra. Natomiast dlaczego dzisiaj się spotykamy? Tak nietypowo, dzisiaj powinny być inne seriale. W związku z tym, że jest mała ich oglądalność, no to pozwoliłem sobie odpuścić, bo widzę, że to nie będzie dużej różnicy. Widzicie ten tutaj, to popyt na dole pod tym arcydziełem architektury? Jest zerowy. To może oznaczać tylko jedno. Że albo nasz miasto jest za duże. No, albo, no nie wiem. Albo popyt się skończył i już jest koniec. Lagi. Ale lagi. Czy wy to widzicie? O, dobra. Udało. Coś tu laguje. Coś tu kompletnie laguje. No nie wiem. Strasznie, co to jest? Dawaj, dobra, wyjdź stąd. Kurczę. Nie, dobra. Nie kręcimy przy tej dzielnicy, bo tu jest ewidentnie coś nie tak. Możemy tylko tak z daleka, tak? Okej, i jeszcze dalej. Dobra, z takiej odległości chyba nas nie złapie. No i coś się zaczyna, widzicie, już lagować. Mam nadzieję, że to też poprawią, bo to raczej nie jest problem chyba taki, że czwórka jest za słaba. Zwłaszcza Pro. Mówi, że jest najpotężniejszą konsolą na świecie przez jakiś czas. Ale ja i tak sądzę, że to nie o to chodzi. Tylko pewnie jakiś przekręt. Jak zawsze. Jak to bywa w tej dziedzinie. Dobra. W ogóle tutaj chyba można nabić rolnictwo, tak sobie pomijając wszystko. Bo takie to coś na dole, to mi na coś takiego wygląda. Dobrze.
Zróbmy im tutaj miejsca, gdzie mogą to wydobywać i się ulotnimy stąd, ponieważ widzicie, jest tutaj niebezpiecznie. Za logo lagi są niebezpieczne. Tak, i tu jeszcze jedną taką zakręconą. O, to byłoby dobre akurat. Ale dobra, nie, to nie. Tutaj też nie. I tu puśćmy jeszcze togę. No można. I teraz dajmy im tutaj wszystkim, żeby mogli się rozbudować, czyli duży pędzel. I budujcie. Zobaczymy, czy się ktoś wybuduje. Jak ktoś się wybuduje, to będzie dobrze, jak nikt, no to będzie źle. Ale dobra. Natomiast drugie pytanie. Daliśmy im popyt tu. Na ludzi, z tego co pamiętam, czekajcie. Tak, i się nic nie buduje. Też nie jest zbytnio dobre. Ale dobra, ale nie dzisiaj o tym. Dzisiaj się zajmiemy zupełnie inną rzeczą. O, dobra, jest popyt, jest, coś ruszyło. Przemysł chce się rozbudowywać, dobrze. No to jest dobrze. Natomiast nie dzisiaj o tym. Gdyż dzisiaj, jeszcze tak, zanim zaczniemy, ogólnie się coś strasznie laguje. Nie mam tego pojęcia, o co im chodzi. Postawimy sobie stację kolejową, bo ta dzielnica tak jest trochę uboga w takie rzeczy. To sobie wyburzymy i... No właśnie, no i się zajmiemy tym trochę. Tu trzeba... zrobimy nową trasę kolejową. Teraz musimy zobaczyć tylko, jak to mniej więcej ma wyglądać. Tak, ta trasa to jest chyba ta główna. Czekajcie, zobaczymy. Ciągnie się, ciągnie się, ciągnie się, ciągnie. Tak, to jest ta główna. Czyli po niej jeżdżą wszystkie pociągi. Natomiast ta to jest ta nasza wewnętrzna. No dobrze, no to widzę, że one muszą zakręcić. No to zróbmy, żeby zakręcały. To jest słup, więc trzeba będzie uważać. Okej, okay, i dobra, i trochę za bardzo. Za mało zakręt. Ale czekajcie, bo zaraz zobaczymy, czy tu przypadkiem... Co to jest? Ej, ty, budynek, tu mi przeszkadzasz. Tak wystarczającej ilości prądu. No bo skąd niby ty go masz mieć? Dobra, tak będzie prościej. Co do wody też ma gdzieś? Nie. Dobra, świetnie. Tak, dzisiaj się zajmiemy głównie pociągami. Ponieważ korki pociągowe też się na pewno robią. To nie wiem gdzie, ale... Jeszcze nie patrzyłem, czy gdzieś się robią. Może inaczej. Nie wiem, czy się robią, ale wiem, że takie ryzyko jest. Zawsze. Dobra, nie. Chwila, jest taka magiczna opcja. Nie ma jej tu? Chwila. Dlaczego tylko w drogach jest opcja wyłącz przyciągania? To jest nie fair. A jak ja chcę na przykład pociągi dobić bez przyciągania, to co? Nie można. Można, można. Tylko trzeba było trochę pokręcić. A mam jeszcze katar dzisiaj. Jakiś się pojawił. Dobra, to tak. Tu sobie tutaj tak puścimy. Tak, bez przyciągania będzie prościej teraz. Tak widzę. I tutaj. Tak, tu będą takie dosyć duże torowisko, się będzie ciągnęło. I takie torowisko będzie ogólnie w naszym prawie całym mieście się będzie ciągnęło. I to jest tak. Tu sobie podłączymy to. O, dokładnie. I drugi tor. Albo właściwie to inaczej podłączymy. Tak, bo to będą, tu będzie podział na pociągi towarowe i osobowe, które wjeżdżają. Tak? I widzę teraz, że to jest trochę źle. Chciałbym, żeby to nie miało aż tak dużego odstępu względem tego. Co, tak? Dobra, już niech będzie tak. Natomiast ten tor ma dojechać do tych. Choć on tu nie będzie tam jechać. I się zakończy takim dziwnym zakończeniem trasy. Tak? Czyli jedziesz tu, tu i po prostu musisz zakręcić tu. A w naszym wypadku jedziesz tu. Tu będziesz pod spodem jechał, aby było fajniej. Tu sobie zakręcisz.
trochę może bardziej zakręcisz jednak? Nie, czekaj. Bez przyciągania to nawet jest nie za zabawa. O! Tu i tu będziesz już do góry wjeżdżać. Pociąg. I tu sobie wjedziesz, tak? No powiedzmy, że mniej więcej to jest dobrze zrobione. Możemy puścić play. I tak, tych ludzi trzeba to na pewno wysiedlić stąd, bo tu będzie się robić hałas. Tu, jeśli już coś, można zrobić to biura. Dobra, mały pędzel. Poprawka, wy tu zostajecie. Jeszcze. Natomiast reszta się już usunęła i reszta będzie... To będą biura tutaj dookoła tych torów. To tak będą ciągnąć, żeby to wyciszyć, bo tutaj no to robi hałas. Robi to swoje. No, tutaj jest ta stacja Marta, co ostatnio ustawialiśmy. Ktoś korzysta z niej? A, nawet trochę ludzi korzysta. Tak, teraz trochę tutaj parki powyrzucało i takie tam, ale dobra, spokojnie, biura się zacznie zaraz pojawiać. Budować. W końcu było przed chwilą jeszcze na nie popyt. I widzę, że pociągi już jakoś się tak o... dzielą, choć pewnie jeszcze to nie jest dokładnie to, o co mi chodzi. No i puśćmy ten pociąg. Tutaj. Czyli... jedziesz tu. Okej. Długa, długa linia. I wjeżdżasz... w ten wagiel. Okej. Zadowoleni? Zadowoleni. Świetnie. Dobra, proszę bardzo, macie zieloną linię i teraz pewnie... A, tutaj jest jeszcze jakiś pociąg wjeżdża. Na też jedną stację, no dobra. Dobrze, może tak być. Czy tu jeszcze ta trasa będzie użyta? Pewnie coś tu jeszcze zmontujemy. Może jakiś dworzec, taki, który będzie na parę stacji? Może. No nie wiem, szczerze powiedziawszy jeszcze tego nie wiem. Na pewno, jeśli coś bym chciał zrobić, to bym chciał już tu zagospodarować drogi. Bo tak, tu będzie nad nadbrzeżem taka mała dzielnica turystyczna, ściśle turystyczna. O, ona się tak tu będzie ciągnąć. Bo my ostatnio w to mało inwestowaliśmy. I tak. My sobie weźmy już przyciąganie, żeby było prościej. I tak. Zastanówmy się, jak byśmy chcieli tutaj zrobić ten dworzec. Bo chcielibyśmy. Dobra, zróbmy ten dworzec. Bo to może być ważne, bo jak tam jest zegarek? 12 minut. Okej, spokojnie, mamy trochę czasu. Dobrze, to wiecie to co? To chyba ta trasa nie będzie tutaj biec, tylko nie zróbmy tu wjeżdżać. Albo nie, będą dwa dworce. Tak. Żeby nie było tak jak było ostatnio, będą dwa dworce do wjeżdżania. Tutaj. Teraz tylko musimy się zastanowić, jak ja je tutaj wstawię, te dwa dworce. Dobrze, na pewno trzeba... Marudzisz. Marudzisz, mówię ci, że marudzisz. Co? Jak to? Nie można przyciąć torów? Co ci się stało? Okej, i... czy to będzie idealnie? Zobaczmy. Jest, idealnie, świetnie. I teraz od tej strony będzie ten dworzec na pociągi zewnętrzne, jeden. Dobra, i mamy mniej więcej nasz hub. Hub kolejowy, który tutaj będzie się mieścił. Teraz tak. Te pociągi tu będą zjeżdżać w dół, ale bardziej sensownie. Zaraz wam pokażę, powiem o co chodzi. I tak, to sobie rozwalimy, bo tutaj ten pociąg nie będzie jechać, jak jest już pokazane. Najwyżej tutaj sobie podłączymy jedną stację, o to z tym. Tak, dla zasady. I teraz tak, tą trasę trzeba podłączyć. No właśnie, a jak byśmy ją podłączyli? Tą trasę. Możemy podłączyć to ściśle tak. I teraz musimy wybrać, która to jest towarowa, a która to jest osobowa. No ja bym szczerze powiedziawszy towarową wpuścił w podziemie. Czyli to byłaby osobowa. Aha, no dobra, czyli będzie prościej. Zrobimy tak.
I tu będą dwa tory, które się połączą tutaj w jeden, tylko byśmy to zrobili jeszcze bardziej tak, żeby mi się to spodobało, czyli o i tu, tu zakręt, a może mniej ostro ten zakręt, albo czekaj, po co to taki zakręt, co to zrozumieć by wjeżdżało, no proszę bardzo. Dobra, no i powiedzmy, że tu jest jeden dworzec, będzie zrobiony. No jest tak, tutaj na pewno jakiś pociąg bym puścił na tą drugą stronę. I tu trzeba zrobić to, co czasami robimy, czyli rozjazdy, rozgałęzienie dróg. Tak, szkoda, że jeszcze nie ma linii pomocy, żeby się przydało. No jasne, oczywiście, że ci pozwolę na coś takiego. Okej, okay, dobra. Pół biedy. Nie, to jest źle. Szkoda, że to się nic nie. O, dobra, zrobiło się to. To może i to się by zrobiło. Proszę. Jest, dobrze. Mamy nasze skrzyżowanie, to jest nasz węzeł, którego nie muszę trzymać. Teraz ja tylko... No właśnie. Rozwaliliśmy to i nie przemyśleliśmy tego, że to się może teraz zepsuć. Dobra, no to mamy nasz węzeł i teraz, jeśli coś musimy zrobić, to te tory... Chociaż możemy zrobić lepiej. Te tory jadą do góry. Tylko musimy je trochę wydłużyć. Tutaj. Tutaj. No dobra, no i tutaj. Przez rzekę i tu już będziemy później myśleć. O! Jakoś tak. Tu nad trasą. I tu będzie ładny zakręt. I tu jeszcze jeden most wstawimy. Jakby było mało. I tu będzie jeszcze węzeł z tym. No bo to dzisiaj się zajmiemy ogólnie tym kawałkiem ziemi. Drogi. Chyba jak zwał, tak zwał. Kolejowy odcinek. O. I teraz tak. Stąd sobie na pewno pociągniemy trasę zwykłą. Jakoś tak. Tylko tu jest słup. Ja i słup. Dominik. Chyba. Stąd puśćmy sobie kawałek prostej trasy i krętna stąd dotąd. O, no dobra, powiedzmy, że to jako tako wygląda. Teraz zobaczmy, okej, okay. Pociągi się przestawiły. Tak, ten dworzec jest ściśle, wiadomo do czego, żeby tutaj dojeżdżali i teraz zastanówmy się, jak tu zrobić drogi, aby to wszystko działało. To ja proponuję. Zaczynając od tego, że to trzeba ulepszyć. Puścimy tutaj wewnętrzną linię tramwajową może? Chociaż... Dobra, to się zobaczy. I tak. Tutaj... O! Przyjechał pociąg. Tylko teraz zastanówmy się, czy ktoś nie będzie nam tutaj... Znaczy, ja bym mógł zrobić... Czekajcie. Bo to byłoby w ogóle idealne, jakbym nie mógł tu tak to wprowadzić. Albo tu stąd. Nie, nie. Bo nie wiem, czy nie pojawią się jakieś problemy później z korkami tutaj. No ale to wtedy dopiero będziemy rozwiązywać. A póki co tą stację... Nie, to zwaliłem całą linię, no. Wiesz co? Tak, tak, dobra. Jeszcze raz. Linia, jedziesz dotąd, aby nie było problemów tutaj z torami i wracasz. Tak? Świetnie. Dobra. To teraz się będą pojawiać ponownie pociągi. Stąd puścimy sobie. Tylko o którym torem? Bo tutaj jest ta cała nitka. Można po prostu zrobić z dwóch torów jeden, tak?
To mniej więcej będzie na zasadzie, że tu jest jeden tor. I on tu jakoś musi wjechać w to. O, dokładnie. A drugi pod ziemię. Tutaj. Nie. No dobra, już nie będzie tak. No i teraz... Nie. Zakręt tu. Zakręt tu. Proszę bardzo, ładnie. I tak, dzięki temu możemy sobie zrobić... Na pewno nie. Trzeba się dzisiaj przyciski mylą. Pada do usuwania z tym drugim. O, proszę bardzo, macie do huba podłączenie. No i powinno teraz być już dobrze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj wiem, że nie macie wody, bo wam nie dałem. Ja zły. Wow. Sobie kpisz, że to się udało. Wow. No dobra. Jest, mamy połączenie. Dzięki temu połączeniu mogę szczerze stwierdzić, czemu tu się coś rozwaliło, no. Która trasa nie jest? Jeździsz. Tak? Dobrze zrozumiałeś? Jeździsz, nie masz prawa. Stąd pociąg sobie będzie jechać tak tutaj. W sensie pociąg. Samochody. Natomiast tutaj byśmy wrzucili jakąś ścieżkę. Tak tu dotąd i tu w dół. Aby było ładne przejście do jednego i do drugiego. Jakby ktoś chciał przejść na drugą stronę ulicy. A nie, no tak, bo nie ma takiego. To tak. Myślałem, że będzie tak fajnie. Myliłem się. Dobra, i tak. I jest i przejście. Czy tu chcemy zrobić przejście? Czy można było? Bo jest miejsce. A jak jest miejsce, to znaczy, że tak. O, proszę bardzo, jak ładnie. Dobra, jest tu węzeł istny. Na razie ludzie nie wiedzą jeszcze z tego, że będą chcieli z tego korzystać, ale spokojnie, z czasem zobaczą, że jest im to niezbędne. Teraz tak, nasz popyt jest cały czas znikomy, dlatego im tu zrobimy sklepy dookoła tego, aby mogli się dobrze budować. I tak, ponieważ dzisiaj to renderuję i już zazwyczaj kolejne odcinki też będę to robić na innym komputerze, dlatego my zobaczymy, jak to się tutaj sprawdza. A ja w tym czasie sobie pozwolę wskoczyć do toalety. Chwila, ja nie mogę odejść bez tego. Dobra, pauzę, bez przesady. Wracamy. Tak. Mam nadzieję, że mnie cały czas dobrze słychać. Zegarek mówi 24 minuty. Spokojnie, zaraz skończymy. Powinno wszystko się udać. Tak, robimy ostatnio ścieżek rowerowych. A może by się przydały. Ty ma dojść cały czas, że masz brak wody. Mhm, chyba dlatego też nie działasz. No dobra, no to dajmy ci. Bo prąd to chyba sobie już pociągnąłeś. Widzę, że mało sklepów się buduje, no zwolnijmy trochę. I tak, jakieś parki. Można by było coś tu wrzucić, tylko nie wiem, czy to się tu zmieści. O, schronisko. Dalej, skocznia. Ale zanim to wszystko zrobimy, tak, tu trzeba to wywalić ten kawałek drogi. I miały tu jeździć tramwaje. Tak więc, tramwaje. Chodźcie. O, mniej więcej jakoś tak. Bo tu ogólnie tramwajów jest aż zanadto. Nie ma ich w ogóle. Dlatego my tu sobie zrobimy pętelkę. A nie, możecie jeździć w sumie.
Dobrze, bez przyciągania, bo przyciąganie tutaj trochę będzie nam psuć. Tu tak, tędy i tu będzie ostry zakręt. Jakby się udało jeszcze. Miało nie być przyciągania, co nie? Tak, umowa z grą. Krętna. O, proszę bardzo. I tak tu. Dobra. Powiedzmy, że to powinno jakoś wyjść, chociaż ja bym jeszcze to zrobił inaczej. A mianowicie bym... Nie, to się nie zmieści, tutaj nie ma. Nie ma szans. Czekajcie. Prosta. Nie, on będzie chciał przejechać na drugą stronę. No, to nie. No i tak. Wróćmy do... przypinanej. I... Proszę bardzo. Tramwaje, niech jeszcze. Tak, na pewno jeden przynajmniej będzie tutaj. Kolejny tutaj. To sobie trochę będziesz jeździć. Tu, gdzie można, to jest przystanek, czyli na przykład tu. Później tu. Tutaj pod więzieniem, jakby miał kogoś odebrać. I tu sobie wjedziemy w okrąg. Tylko już, żeby też nie bardzo kręcić się, ale... tutaj. Tak, tu. O, tu pod stację, bardzo dobry pomysł. I ty tu wjedziesz. Tą trasą. Tędy, czy tu się... Czemu tutaj nie ma przystanka? Klikam. Jest. Klikam, jest. Tu się robi dużo. Ty sobie tylko tak tu przyjedziesz głównie. Dalej tu. Tutaj. Tutaj. Cicho, marudzisz. No owszem, że marudzisz. Co my tu możemy zrobić? Możemy puścić tak tutaj tramwaj. Tylko to mi się tu nie spodoba. Weź ty! Przecież ciebie nie widzę. Czy tu jest jakiś przystanek? O, zniknął. No i dobrze. Tu, tędy będziesz jechać. Dalej, tędy. Ta, dobra, to chcę. Chociaż byłoby dobrze tego puścić tak samo jak przyjechał. Dobra, to jedziesz tu. Tutaj. Tu wracasz na trasę. Tu pod metrem, no to warto byłoby się zatrzymać. Bo czemu by nie? No i tutaj pod przystankami i przejściami dla pieszych. Tutaj i tutaj. Dobrze, linia zakończona, proszę bardzo. Możecie korzystać. Teraz jeszcze z jakichś fajnych budynków, co byśmy tutaj mogli wstawić. Jest na pewno coś takiego. Tylko, że to będzie źle pewnie ustawione. Znając życie. I znając życie jest już prawie 30 minut, więc zaraz skończymy. Bo miał być to krótszy odcinek, w teorii. Tak. Co z tymi biurami? Coś się nie chcą budować. Wow, popyt na ludzi jest. Jej! I cmentarz pełen. To jest jedyny cmentarz tutaj, tak? Dobrze rozumiem? No jasne, że tak. Dobrze, trzeba wstawić nowy. Cieszcie się. I tu kolejne coś widzę do opróżnienia. No bo opróżniać to ja będę po odcinkach. Wstawiam wam z tego timelapsa i wtedy będziecie widzieli, co tu się dopiero dzieje. Tak, bo ja tutaj chciałem już zająć po prostu ten cały skrawek miejsca. Okej, i tak. I tutaj będzie duży... Chociaż czekajcie. Nie. Tutaj będzie... Bo autostrady to ja tutaj nie będę wrzucać, bo to trochę za dużo. Chociaż... by się przydała, wiecie. Tak, tu by się przydała autostrada. Taka biegnąca sobie tak tu prosto. No dobra. Dobra, to jeszcze zróbmy coś z tą autostradą i kończymy. Jakiś węzeł, chociaż z węzłem tam, węzłami to wiemy jak to jest. Z węzłami i ze mną.
Dobra, powiedzmy, że tak. My oczywiście tutaj te tramwaje trochę inaczej poprzestawiamy. Ale tak, drogi. Autostrada. Czy stąd dałoby się puścić? Dałoby się, świetnie. I teraz tak. Na pewno to będzie górą. I bez przyciągania. Prosto. O, i to samo w drugą stronę. Dobrze. I teraz tak. Tutaj musimy zrobić węzeł. Jest bardzo jakiś dziwny. A mianowicie. Możemy wyburzyć ten oto kawałek drogi. Co daje nam to niedużo. Jak można się spodziewać. Ale na pewno stąd można zrobić wjazd. Dobra, to na razie wybórzmy. Tak, ta droga powiedzmy, że tu wjedzie i później ona tu sobie dojedzie do góry. Tak i się razem połączą. Sobie razem przedłużmy. Czekaj. To... Dobra. Powiedzmy, że jakoś tak. I tak samo tytuł. Później zastanowimy się nad tym, czy to jest dobrze. Bo mi się wydaje, że jednak one są trochę za blisko. Tak, tam za blisko na pewno. Dobra, oddalmy to, to trochę... Wiecie, o co chodzi. Żeby nie było później problemów. Tutaj... Dobra, jest to źle. Ale dobra. I to powinno dzięki temu się nam tutaj ładnie wprowadzić. Ta droga. A, proszę bardzo. Ładnie będzie wjeżdżać. Natomiast teraz tak. Ta trasa, a konkretnie ten samochodzik, powinien tu wjechać. Niestety nie chce. To jest rzecz wiadomością złą. Jednakże widzę, że da się temu zaradzić jakoś. Gdyż jest tutaj coś trochę dziwnie zrobione, ale w sensie gry. Dobra. Jest. Jest. I tutaj na pewno, jeśli coś ma być pod spodem, to drzewka. Dalej. Tutaj ta trasa. Na pewno ona tak tu nie może wyglądać. Chodzi mi o to, że tu coś musi być. Najlepiej by to było zrobić jakoś tak. I tu po prostu zjazd w dół. A to... Wtedy zgodnie z tym, co widzę. To skręciło... O, tu można wyburzyć kawałek. Świetnie. Tu byłby ostry zakręt. I tu by zjechało w jedno. Dobra. To samo byśmy zrobili stąd. To znaczy... Ta trasa, czekaj. Tak. I jakoś weź, żeś to podłącz. No właśnie, weź, żeś to podłącz. Dokładnie, dobrze powiedziane. Jak to, żeś coś podłączył? Dobra, inaczej. Czy da się to jakkolwiek podłączyć do góry? Widzę, że się da. Okej, dobra, to jest nawet w dobrym kierunku, świetnie. I to też. Teraz tylko ostatnie pytanie. To będzie trudne. Jak mamy tu zrobić wjazd? Na tą stronę. To nie będzie proste. Oje, to jest w ogóle możliwe. Bo tak mi się coś wydaje, że chyba nie. Aha, w ogóle jesteśmy poza granicami. Dobra, to wtedy się na pewno nie uda.
Możemy zrobić taki węzełek, tak? Że co, będą przejeżdżać. Nie, przejeżdżanie nie wchodzi w grę. Możemy zrobić po prostu... No czekaj. Że tu jedziesz dołem. Tu się podnosisz. Czekaj. Mówię, tu się podnosisz i się nie chce podnosić. Tak jakbym chciał. Dobra, zaraz, bo już jest czas dosyć duży. Miało to trwać krócej. A trwa to długo, za długo. To wybórz. Nie. Tak ostro to nie chcę. Dobra, chwila. A gdybyśmy na przykład puścili stąd zjazd tu. O! I tu jest słup, który rozwala wszystko. Kupi słupie. Chyba nie. Głupi słup jest tutaj. Zawsze możemy zrobić. Tylko to już jest kompletnie przekombinowane. Czekajcie, że... Tylko weź tutaj to złap teraz. O, jest. Że jest to w drugą stronę. O. I ty tu musiałabyś zakręcić. I tu wjechać. Dobra, mamy to. Mamy. Dobra, teraz tylko jeśli coś trzeba zrobić jeszcze, to puścić to. Nie, stąd nie. Stąd. I pomyśleć, jak ty tu zawrócisz. Rzesz. Dobra, zróbmy to inaczej. Zrobimy to inaczej. Jedziesz tu. Bo tutaj też trzeba zrobić zjazd. Tutaj zjeżdżasz. Tu sobie możesz wjechać. A jeśli ktoś nie chce wjeżdżać, to może pojechać do góry. Dobra, wyłącz przyciąganie. Przekombinowaliśmy tutaj ten węzeł totalnie. Ale w dobrym celu, tak? I mamy tutaj zawrotkę, jak ktoś chce. Teraz jedyne, co musimy zrobić, to zrobić tutaj większy zjazd i zobaczyć, czy wszystko jest gotowe. Tu jest tak. Czy z każda droga ma dwa wjazdy? Wszystko ma. A teraz powinno wszystko jeździć tak jak wcześniej. Tu się, jeśli coś, to mogą robić drobne problemy, ale dobra. I jest przy okazji wjazd do miasta, a żeby było już wszystko idealnie, perfekto, bo widzę, że jest to 40 minut, co nie jest satysfakcjonującym wynikiem. Miało to być krótsze. To będzie tutaj ten tramwaj, który będzie po prostu przejeżdżać obok. O, proszę bardzo. Ty będziesz tramwaju drogi wjeżdżać jakoś tu. Żeby było już mniej tych skrzyżowań. Trzeba tylko zrobić tak, żebyś... O, dokładnie. Z takiej wysokości. Sobie skręcasz tu. I wjeżdżasz tu. I teraz ulepszamy tą drogę. Mamy zakręt. Dobra, jest wszystko idealnie tutaj gotowe. Popyt nawet się jako tako pojawia. Jeśli coś tu jeszcze trzeba będzie zrobić, to... Co akurat od razu zrobimy, bo tutaj się to przydaje jeszcze nam w innym celu. O, tu też nie ma przyciągania. Świetnie. Okej. Prąd doprowadzimy do tej dzielnicy. I kończymy odcinek krótkim timelapsem. Nie wiem, jaka będzie dzisiaj muzyka. Prawdopodobnie ta standardowa. Ale spokojnie, nie, będę myśleć nad czymś innym. Czy tutaj te samochody... Nie, widzę, że wszystkie lubią wjeżdżać, a jeśli już, to sobie czasami omijają to.
czyli to im się spodobało. Tu są tylko do światła, tu jest duży zjazd. I w następnym odcinku zajmiemy się tym, jak tutaj, o, ta autostrada stąd jedzie tutaj sobie nad tym wszystkim. Tu sobie w podziemie to puścimy, bo to nie przyjedzie. I tu będzie jakiś łącznik, no bo tutaj już jest autostrada i to będzie, tak to będzie tutaj jeździć. Zobaczmy, czy ktoś korzysta. Trochę jeździ już stąd, widzę. Nawet coś się zatrzymuje. Ludzie korzystają z tego, bo co prawda tutaj dużo nie ma budynków jeszcze. Ale ja ze swojej strony dziękuję za dzisiejszy odcinek. I jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Cześć! No i lecimy z tajemnicą oczywiście.